Proszę Państwa, mam dwa tematy. Nie wiem, czy zdołam to zrealizować, ale pierwszy. Przewinął się tutaj problem tak zwanego jednoczenia partii czy działaczy, które byli w Lidze, odchodzili i tak dalej. Przez okres 20 lat właściwie należałoby przygotować leksykon wszystkich powstałych partii. Wiele z nich było sezonowych przed wyborami i kończyły swoją działalność po wyborach. Cała masa odejść z Ligi Polskich Rodzin była w wyniku działań agenturalnych, i to z całą odpowiedzialnością stwierdzam, albo partykularnych. Na przykład spotkałam się w jednej grupie z takim zdaniem. Jak mi Giertych załatwi wejście do Sejmu, to go będę popierał. A jak nie, to go będę zwalczał. I to wielokrotnie coś takiego słyszałam, bo w różnych środowiskach naturalnych bywałam. Albo jak mi Giertych załatwi w Ministerstwie Edukacji pozycję wiceministra, to go będę popierał. A jak nie, to go będę zwalczał i tak dalej. Wszyscy ci, którzy z jakichś tam powodów odchodzili od Ligi Polskich Rodzin, to jeżeli nie byli agentami, to znaczy nie potrafili ocenić to, co Liga Polskich Rodzin robiła w tym czasie, kiedy uzyskała chwilę szansy bycia w Sejmie w bardzo negatywnej koalicji. Dlatego, że Kaczyński w Fundacji Batorego powiedział jawnie, moim zadaniem głównym jest zniszczyć dwie narodowe, skrajnie narodowe partie, to znaczy Samoobronę i Ligę Polskich Rodzin. I to uczynił. Proszę Państwa, przed poprzednimi wyborami pani Paradowska z Polityki, komentator obecnie Superstacji, powiedziała: naszym zadaniem jest przede wszystkim zniszczyć Giertycha, bo on tak biegle manipuluje, ja to słyszałam w telewizji, ja to powtarzam, manipuluje prawem, że osiąga w Sejmie rzeczy niemożliwe. Przecież ich było zaledwie 20 parę osób. Jak zniszczymy Giertycha, to z innymi sobie łatwo damy radę. Właśnie z tymi różnymi działaczami, którzy odeszli którzy odeszli i tworzą nowe partie. Jeżeli każdy działacz narodowy, tak jak było przed wojną, nie załatwiał swoich spraw, tylko trwał przy Dmowskim, tam się skupiała cała elita. Mimo walki przeciwko Dmowskiemu, na pogrzebie Dmowskiego było 2 miliony ludzi. To byli ludzie prości. Oni umieli ocenić wielkość tego działacza. Nie będę powtarzała osiągnięć Ligi Polskich Rodzin, bo w zakresie edukacji w ciągu roku przeprowadzić prawie gruntowną reformę, oczywiście, która padła potem, ale przecież nie ma wątpliwości, że to była gruntowna reforma robiona w błyskawicznym tempie. To znaczy, że nie potrafią ocenić nic i nie mają żadnej wartości jako ludzie narodowi. No i przeszliśmy już z AWS-em, prawda, jednoczenie, Radio Maryja wtedy w dobrej woli jednoczyła partię. No jak to się skończyło, oddano władzę Unii Wolności. Tyle na temat jednoczenia. Jestem przeciwna. Natomiast jestem za weryfikacją, jeśli były takie osoby i zdołały dostrzec osiągnięcia Ligi Polskich Rodzin, bo jej zaletą jest to, że mimo katastrof, jakie przechodziła nie ze swojej winy, tylko właśnie z działań agenturalnych, trwa, to w istocie rzeczy jest ważne trwanie na scenie politycznej, mimo tych trudności, a nie odchodzenie i tworzenie nowych bytów. I mamy my właśnie trwać i wspomagać górę, a nie działać przeciwko tej górze. Tak jest, tylko Liga Polskich Rodzin. A teraz...
teraz chciałabym krótko skomentować zagadnienia międzynarodowe. Otóż proszę Państwa, mamy do czynienia z sytuacją pochodu tak zwanego neomarksizmu. Ten marksizm albo trockizm, to jest Adorno, tam Gramsci, Szkoła Frankfurcka i wiele innych. To on nie w Rosji był tworzony, on był tworzony na Zachodzie. On w Rosji został zainstalowany. Zresztą straszliwymi zbrodniami nie tylko przeciwko Polakom, ale przede wszystkim przeciwko Rosjanom. I otóż, proszę Państwa, walka tego Stanów Zjednoczonych obecnie są pod panowaniem neokonserwatyści, tak. To są byli trockiści. I właśnie ci, wielu z nich, po usuwaniu się z sytuacji, po zabiciu Bergi, jak usuwała się grunt im pod nogami w Rosji, z olbrzymimi majątkami przeszli do Rosji. Zresztą to jest książka na ten temat, Michaela Jonesa, Gwiazda i Krzyż. On to opisuje, kto rządzi w tej chwili w Ameryce. Otóż oni, i nie tylko oni, bo również w Europie, ale i w Rosji. W Rosji się w tej chwili toczy taka sama walka, jaka stoczyła się w Polsce o władzę, ale nie narodową rosyjską. Tak jak w Polsce, nie o narodową polską, tylko o zainstalowanie tam władzy byłych bolszewików i trockizmu. A te elementy w Rosji są tam jeszcze silniejsze niż w Polsce. I proszę Państwa, Obama, który przyjechał i omawiał z panem Komorowskim i z panem Sikorskim, jak zrobić przewrót na Białorusi, to nie po to, żeby w Białorusi, oczywiście teraz się to robi pod hasłem demokracja, a przedtem to była demokracja ludowa. To nie po to, żeby utworzyć rządy narodowe białoruskie, tylko żeby otworzyć tam rządy dokładnie odpowiednik, jakie zainstalowano w Polsce, które zrobią, to lepsze na to określenia, bardziej dosłownie. Proszę Państwa, to a co, zapanuje tam Eldorado? Tak jak w Polsce, no zrobią z nimi to, co znaczy. Na wielu spotkaniach, kiedy spotykam się w Polsce z antyrosyjskością, bardzo podatny grunt w Polsce, no bośmy doznali rzeczywiście różnych krzyw, to mówię, w tej chwili mój znajomy opracowuje, no, dotrze to do Was. Zestawienie firm zachodnich, doradców, jakie pieniądze wyprowadzili z Polski, to są miliardy dolarów. I za to doradztwo zniszczenie polskiego przemysłu, także my jeszcze do tej tak zwanej prywatyzacji, a właściwie grabieży, dopłacimy następne miliardy. Ja mówię tu w cudzysłowie, bo nie pamiętam tych liczb, ta praca jest wykończona, ostatni rozdział pracy no ma trudności z opublikowaniem, bo chyba ze względu na opublikowanie likwiduje się to czasopismo. Proszę Państwa, i ja wtedy powtarzam, to nie Rosja nam ten przemysł zniszczyła, przynajmniej ta obecna. To nie Rosja przeprowadziła, bo w tej chwili działanie w Polsce, słusznie na klubie inteligencji polskiej powiedzieliśmy, jest gorsze niż w okresie okupacji, zaborów polskich. Bo słusznie pan powiedział, wówczas nie zdołano zniszczyć świadomości narodowej, a w tej chwili przez 20 lat zniszczono świadomość narodową. I mimo Rosji, proszę Państwa, bolszewickiej, nie z winy Rosji, to im się nie udało zniszczyć świadomości narodowej, a w tej chwili się to udało. Wobec tego w tej chwili w Rosji odbywa się straszliwa dywersja, terroryzm. Nie ma terroryzmu w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijcie sobie Pani, Demo Diego,
atak na teatr. No nie wymienię, bo za długo bym tutaj musiała mówić to wszystko. I teraz Białoruś. I słusznie był komentarz w internecie. Przynajmniej na razie są to ostatnie dwa państwa, które się nie poddały rodzinom bankierskim. Brawo pani Zosiu, bardzo proszę. I w tym momencie mam ochotę powiedzieć. Ręce precz od Białorusi. I od strony.